Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Let's Play The Witcher, tolkując Wiedźmin, krew i wino. Jak wiecie, w ostatnim odcinku troszeczkę miałem problemów, gdyż mieliśmy troszeczkę ze stworami, z panterą, którą mnie dopadła, którą nie wiem jaki to był kurde level. Ale nadal mamy niestety angielską wersję z powodu, że ten... Jeżeli chodzi o jeszcze inną sprawę... mój mikrofon zaczął padać, więc jeżeli zauważycie, że czasami mi padnie głos, dopóki po prostu nie przyjedzie mi nowy mikrofon, czasami będę miał po prostu takie zaniki głosu. Jeżeli usłyszycie, ja będę po prostu robił pauzy co 5 minut, najwyżej w grze będę z wami się cofał. Jak tylko po prostu, żeby sprawdzić po prostu, czy mikrofon mi nie robi żadnych dowcipów. Ale tak czy inaczej idziemy dalej, mamy trochę do roboty. W sensie mamy teraz zrobić quest, co się nazywa Rycerz do wynajęcia. To mamy też, czytaliśmy w ostatnich tych, żeby zdobyć miecz, mi się wydaje, że to był Aerod Knight. Dlatego, że widziałem, że miał te same ślady, co mieliśmy z Wiedźminy jedynki. No i idziemy po prostu dalej, jako w tym. No, kurde, mapa mnie zaczęła mylić. Pokazuje mi najpierw prosto, potem w bok, decyduj się. Okej, okay, nareszcie mi się skierował. Okej. Okay. Nie możesz tego robić w tym miejscu. Nawet nie jestem w mieście, a nie mogę biec. No dobra. Zobaczmy, będziemy musieli w bok. No to idziemy sobie powoli. Tam nie ten. O, mam następny znaczek. O, mogliśmy od razu wziąć, to się mi spokój. Nie wiem dlaczego nie pokazuje, że moje znaki, chyba że to jest pokazane, że szybkość moich kruków jest o wiele większa w mieście. Ale nie jestem pewien. Na razie tak zostawmy, żeby się nasz Wiedźmin wyregenerował. Ale wiecie co, ja chyba na chwileczkę zmienię opcję w postaci, bo dlatego, że troszeczkę zamiast ciężarku ja wolę chwilowo zamienić z czasem. Dlatego, że po prostu czasami mam problemy z regeneracją punktu życia, jak zauważyliście nawet wy. A tak, przyspieszymy i po prostu będziemy mieć po prostu mniej problemów, a czasami to jest po prostu wkurzające. A i tak jest dzień, 10 punktów więcej zawsze to jest lepiej niż mieć jeden. Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. Jak słyszałem, w tym dodatku powinno być jeszcze jeden dodatek, w sensie do naszych umiejętności. Przepraszam, obniżę leciutko ten, bo mi oczy bolą. Światłość na ekranie. No i po prostu idziemy dalej. Okej, mam już niedaleko. Pewnie tu będzie nowa ta, nowa karczma. Księżycowy kamerarium. Okej, no i wchodzimy. Może będzie nowa partia Gwinta. Znaczy się zapiszę. I zanim zaczniemy dialog, ja na chwileczkę was sprawdzę, czy po prostu wszystko działa poprawnie. Zaraz do was wracam. Dobrze, już jestem, rekrutuję. No to teraz wchodzimy do dialogu. I am Raphael de Sermann, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads protecting Toussaint from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed or extract a captured merchant from the hands of cutthroats. Come see me, you shall. Dobrze, już jestem. Już nie jesteśmy w tym miejscu, ale mamy ten. No i rozmawiamy z naszym facetem. Greetings, brave hero. I am Raphael de Sermann, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Toussaint from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a hands, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. A co byście powiedzieli, żebyśmy zanim... A dobra, więc zobaczę, co ma na sprzedaż. Wouldn't mind a glance at your books. Ones you're willing to sell, that is. Skoro masz trochę książek, może będziesz miał coś ciekawego. No, trochę drogie, jak widzę. Większe kamienie runicze. Nie, nawet nie będę na to się bawił chwilowo. Dobra. No to co byś powiedział... Czekaj. Zagrajmy od razu z Gwintka, sobie zobaczymy trochę pieniędzy. Od razu 50 oren, to nie jest źle.
No i od razu przejdźmy do partii. Ok, my na razie nie będę używał tego ze Skellige, bo ja wolę używać moje Cesarstwo Północy. Ale ja muszę zdjąć jedną kartę, bo bym zapomniał. Krowa pasuje mi. Też może być ten, ale ja chcę usunąć Gaudema Odim, bo dlatego, że on nie jest mi potrzebny tutaj. No i przechodzimy do gry. A, nie będziemy mogli używać tego, ma Nilfgaard. Nie będzie trzech księży, zobaczmy Sandrafiul. Mamy nawet, ciekawie, mamy dwóch szpiegów, no, nawet będzie ciekawie. Ok, wyjmijmy to, trebuszem. O, i jeszcze Cyril. Ok, zacznijmy troszeczkę od tego, od razu wrzućmy szpiega. Zobaczmy, co nam przyjdzie. No i jeszcze Geralda, no jak miło. Młody emisariusz, tam spokojnie. Wrzućmy od razu następnego szpiega. Zobaczmy, co nam przyjdzie. Jeszcze Talar. Jak ja uwielbiałem go w pierwszej części. Okej. Okay. Chodź Talar, daj mi na te dwie karty. Róg. Miał 34 punkty. Nie powinno z nim być problemów. Czekajcie, sobie pierwszy przeliczę. Więc tak, on by nie spasuje teraz. Ja bym potrzebował wpakować kogoś, kto by ich rozpieszył. Chyba, żebym użył combo. 36. No dobra, zobaczmy. Papa Wesemir. No jak myślałem. Użyjemy i Geralda, i Cyril. Okej. Pierwszy. Najwyżej wskrzeszę. O, i wycofnął nam się ten. Estar Terrisen. Okej, my od razu rzucimy sobie... Nie, Yennefer rzucę później, gdyż mogę zrobić z Wesemirem. Ten smoczyk, co rozwala ten. Jak widzicie, zmedykowali mu nawet ikonkę, może to wyglądało taki tylko szkieletem. Ok, rzucimy następny trebusz. Virilla, co mamy jeszcze z tego. Jeżeliśmy pomogli przepraszam, nie Wesemirowi, tylko... temu, jak się nazywa krasnolud? Zoltanowi. Dobra, na razie idziemy dalej. No, chyba już facet nie ma szans. Gra ostro. My też rzucimy od razu naszego ten... Leto. Okej. Ognisty skorpion. I spasował. No i to przegrał już. Teraz weźmiemy Yennefer. Papa Wesemir. Szkoda, że zginął. No i zakończmy tak. Żegnam. Okej, okay. Dziękuję. Zostawmy poznać szczegóły kontraktu. No to powinniśmy jeszcze raz z nim podejrzeć się na temat. O, król Bran dostaliśmy. Okej. Okay. Pojmijmy na takie zarcerze. Assigns great value to bravery and selfless patriotism. It is her standing order that any knight may receive a wage, pardon me, financial compensation for his dedication to defending the duchy's internal security and order. Okay, no to żegnaj. Już nie jest to pytanie. See you later. Go in peace, fair knight. Mam po prostu teraz zaktualizowane, że po prostu musimy zrobić 15 kontraktów. Okay, to i tak... No, szybciej chyba pobiegnę z naszą tą... płotką. I zobaczmy, co mamy pierwsze. Tutaj w mieście nic nie mamy. To teraz sobie zobaczę do zadań. Trochę mnie to zajmie. Dwie talie mnie nie interesuje. Nazaret, gdzie to jest? A to niedaleko, co powinno zdążyć. Więc byśmy trochę wolni. Ale co tam? To chodzi o ziemi, szansę troszkę pogonić Turisan. Jako w tym. Nie
Jeszcze nie mogę biec. Kiedy będę mógł zacząć biec? Jeszcze nie mam galopu. Tego szybkiego, szkoda. O, teraz. Zaraz odwracam. Okej, okay, już ten. Po prostu twarde klawisze mi się aktywowały. No. No i doszliśmy do tego, do lazaretu. Zobaczmy, co będzie miał dla nas. Chyba, że będziemy musieli z nim się bić. To teraz zapiszę. A. Your wound. Feeling better? It's healing splendidly, though I am to avoid trouble for some time. To be frank, that is precisely why I wish to speak with you. Want me to stand in for you? Take on some trouble on your behalf? That could very well be the case. You see, there is a maiden, nay, a lady. I suspect someone's cast an ill spell upon her. A curse, perhaps. What makes you think she might be cursed? You must keep all I say to yourself, I beg you. I would never dare to be so indiscreet normally, yet I'm troubled about her, for her. Vivian shuns the company of others. Though the fairest maid at court, she keeps men at a distance. I thus determined I would resort to trickery. Trickery? That even befitting of a knight? In war, yes. And what is love if not battle? As it were, one evening I crouched in hiding outside her seamstress's home. As Vivian emerged from it, I too emerged, ever so gently but convincingly collided with her, then promptly offered to escort her home. She consented. At first, all augured well. I proposed a more scenic route. She agreed. I made kindly forays into conversation, and she even began to respond as we neared the end of our route. Then suddenly... Then suddenly, mid-speech, from her mouth there flew a most hideous shriek. I stopped stone cold in my tracks while she turned red, then promptly ran off. I did not give chase that time. I attempted to approach her on several ensuing occasions, to learn what had happened, for I feared she had become entangled in some trouble. I noted that often, come night, she ventures into the woods, where I've seen her walk about a glade near a pool. I've striven on occasion to follow her, but lost track each time. It seemed then she'd melted into the air. Hmm. Ej, powiedz mi coś więcej. Tell me more about Vivian. Who is she? What's her story? She's Her Enlightened Highness's lady-in-waiting. Her mother was a lady-in-waiting. Her father, a knight. That is all I've learnt. The Duchessa grows angry when asked about her. Vivian spends her days within the palace walls. Yet we are in luck, for she has been named the tourney's patroness this year. Thus, each participant will be granted an audience with her. Got a problem then. See, I'm not a participant. I've devised a solution already. You should take my place in the lists and thus gain the chance to speak to her. I was looking forward to winning the tourney, very much so. Yet for Vivian, I am prepared to sacrifice anything. Dobra, najpierw rozmawiamy o nagrodzie. To troszkę za mało. Hardly a regular job, this. Not often I gotta take part in a tourney to fulfill a contract. Fee can't be anything ordinary either. I'm no magnet to command heaps of coin, but naturally I shall award you a just amount. How much do you demand? Zobaczmy, ile trzeba zaoferować. 500, to trochę za mało. Zobaczymy, czy mi się troszeczkę uda więcej zrobić. Super 570. Agreed. Okay. That is an amount I can indeed muster. Dobra. No to wchodzimy w to. Fine. I'll look into it. Gotta admit, piqued my curiosity. I shall be forever in your debt. Now, we must ensure you are not eliminated from the tourney before you can meet Vivian. Meaning? Could you show me how you shoot, ride, and fight, perchance? And you must learn the tourney rules, know how to apply them in practice. I did not mean to suggest I doubt your abilities.
Everyone must train, even a witcher. Besides, the tourney contests must surely differ, require skills you don't usually apply, races above all. The choice is yours. Where shall we start? Dobrze, zaraz zaczniemy, ale ja jeszcze sprawdzę chwilowo, czy mikrofon dobrze nagrywa. Zaraz wracam. Okej, wszystko działa normalnie. Zacznijmy może od celu. Marksmanship. Feel I need to do some shooting. Okej. No to jedziemy na strzelnicę. No gdzie mamy iść, facet? The marksmanship contest shall pit you against another with the best time and score. He who hits all his targets first wins. Hope my aim's as good as that Cupid's who shot you. Sometimes when you speak, I miss the meaning in part. No, to tylko takie coś, będziemy musieli strzelać, nie powinno być problemu. Hit the red targets! Wal w czerwone. A, to jeszcze jest na czas! Kurde! Okej. Okay. No to wszystkie. No, szybko poszło. Once more? Nie, dzięki. To wystarczy jako czas. Done enough shooting. Where to now? If you wish to know my thoughts, where are you? I would train on the race course ahead of all else. Pójdźmy na ten jeżdżenia. Like that? Excellent idea. Lepiej czasami sprawdzić wszystko, gdyż nigdy nie wiadomo, wiecie? Może potem jeszcze spieprzę lub cokolwiek. Tak, chociaż będziemy dobrze przygotowani. Tourney's race differs from others you might have taken part in. You shall not ride against any opponent. How's it a race at all, then? It's a race against time. The true track begins in the arena, runs round the tourney grounds, then finishes again in the arena. The training track, however, lies beyond the arena. We shall go there now. Widzicie, tutaj jest jedna różnica, po prostu nie będziemy ten, tylko chodzi wszystko na czas będzie. Co po prostu będzie trochę komplikowało sprawę, jak znam życie. Bo to, że nawet jeżeli płotka jest dobrze wytrenowana, bo wszystkie mamy z pierwszej części, dodatki na wytrzymałość i na ten, może troszeczkę dać problemów. All is ready. Now listen, for it can be quite a challenge. Along your route stand dummies and targets. The dummies you must no, tak myślałem. The targets you must hit from your crossbow. The time you have to complete the course shall increase each time you land a strike, be it with blade or bolt. It may sound simple enough, yet I've seen many a knight fail this contest and hang his head in shame. During the race proper, judges throughout the course shall tally your points, for now you may ride unperturbed by those matters. No, myślałem, że będzie coś za łatwe. Dobra. Walka konną i strzelanie pewnie będzie jak zawsze. 5, 4, 3. Ciekawe czy mi on poka... Co się stało? A znowu klawisze, zazwracam. Twarde klawisze jak zawsze. Okej. Okay. A to nie jest aż tak trudne, jak myślałem. Kurde, jeżeli będzie coś takiego... Drugi... Zastanawiam się, jak będzie tylko ze strzelaniem. To się martwi, bo ja nie mam aż takiej precyzji. No, to są chyba jakieś jaja. Jeżeli tylko o to chodzi... Dobra, jeżeli coś takiego będzie, to nie powinno być problemów. So, have you had enough, or do you wish to ride again? Nie, to wystarczy. Had enough. Rather not wear my horse down before the real race. Where to now? Okej, okay, to zrobiliśmy, to został nam tylko trening walki. Nice to swing. Do some footwork. Work up a sweat. Very well. We shall practice infantry combat, one on one. Each knight opts for his own method. Rainfarn, for instance, fights halberd in hand. Come with me. To pytanie, co my będziemy walczyć? Mam nadzieję, że naszymi mieczami. Other knights to fight. The clash simulates a true skirmish during battle. Come the end, you shall fight a duel. It will determine your place on the podium. I always liked the duels the best, but now I can think only of my Vivian. In the end, it is good you will replace me.
I sense I would simply be distracted this time. As punishment for our sins, we have seen you. Good luck on the path. Zjeżdżaj, facet. Ale jak widzicie, no nawet trochę ciekawe tutaj zrobili deweloperzy tej gry. Okay. You wish to spar? Why not? Ale mi przypieprzył. Do you wish to train more? Tak, jeszcze raz. Could probably use some more practice. Usually fight monsters, not knights. Kurde, dwa hity mi zrobił. Dobra, ale tym razem zobaczyć, czy będzie to działało w taki sposób. I will stand that fight, but be warned, I do nothing halfway. Attack! Attack! A widzicie, nawet mi kolor zaczął być czerwony. Nie wiem, czy jest jakiś przycisk specjalny do nacisku, bo pamiętam, że zabierał mi punkty. O, poleciał. Okej. I expected you to do well, but not that well. Dobra, wystarczy tego treningu, zrozumieliśmy jak to działa. Zastanawiam się tylko, czy było coś zaklęcia. Ale nic mi nie powiedzieli, więc porządku. Okej. No to idziemy do namiotu. Ja jeszcze raz o nie, czekajcie, zapiszę. Sprawdzę, czy dalej nagra mikrofon, zaraz wracam. Okej, dalej nagrywa, no to idziemy dalej. The Duchess. Oh. The gods have sent the beast! Ten odcięcie nam nie jest potrzebny. Oh. Ale ja chcę sprawdzić, poczekajcie sekundkę, sprawdź co z bronią. By w trakcie walki ruchuj, gdy broń zmieni na kolor czerwony, zebrana energia może wyzwolić za pomocą silnego ataku. A! Silnego! Którego ja nigdy nie używam. Rozumiem, gdzie tu jest kalecha. Ale dobra, nie jest na problem. Idzie do skryby, zapisujemy się na turniej. Naturally, we must first see to formalities, however. At Guillaume's request, I have looked into your personal history in its heraldic aspects. Really? What did you come up with? My findings show you may take part as Geralt of Rivia. No i? What a surprise. Or as the Honorable Ravix of Forhorn. It's not every year we have a combatant who can boast of two crests. Which do you prefer? Ale z ciekawości, chciałbym wiedzieć, co się dowiedzieć od Geralta. Kinda curious what you could have learned about Geralt of Rivia. In the year 1267, a certain Geralt, a member of the Witcher's Guild, was knighted by Queen Meave and dubbed Geralt of Rivia. This was in honor of his distinguished service at the Battle of the Bridge, said structure spanning the Yaruga. But I wager you know of which battle I speak. Yeah, those were the days. Kahir and I led a fistful of Nordlings against an entire Nilfgaardian battalion. Won that battle just because we absolutely had to cross the river. Dobra, wolę być po prostu Geraltem z Rivii. I'm Geralt, not about to fight under a false name. You may now take the shields bearing your crest. I'm a Witcher. Shields aren't something Witchers ever use in combat. Who mentions using it in combat? Not I. The shield commemorates your participation in the tourney. You may take it as a souvenir. Souvenir. In that case, thanks. Have you been instructed as to the tourney's challenges, prizes, and vows? If not, I do hope you will allow me to tell you about them. A powiedz mi teraz wszystko.
Feels like I know everything I'd ever want to know about chivalric tyrannies. Splendid. In that case, you must make your vow. Upon what would you like to swear it? Okej, patrzcie, tu chyba wchodzą ten. Tutaj mam przysięgnę na czaple, przysięgnę na miłości mojej panny, przysięgnę na powiązkę jaśnej ten. A na czaple najlepiej takie robią wszyscy. I solemnly vow on the heron that in competing I'll respect the chivalric virtues. May the gods succor you in your endeavors to overcome. A sign here, please, then fill out these forms. That is all I need from you. Now, as arranged by Guillaume, you shall be fitted with appropriate armor for the tourney. Jeszcze będziemy musieli zmienić to. Shiny. You have also been assigned a tent for the tourney's duration. It stands near the arena. Good luck. Dlaczego muszę zmienić moją tą? Dobra, co wam powiedziałem? No nieźle wygląda. Ciekawe jaką ma tylko, czy jest lepsza niż mój unikat. Sprawdźmy. Okej, pokaż mi. Może rękawice są lepsze, ale ja wolę moje ubranie, wybaczcie. Widzicie. Zastanawiam się, czy mi pozwolą mi użyć się. Dobra, rękawice zostawię. Poczekaj chwilowo. Dobra, te zostawię. Ale nie te spodnie. Już wolę moje. Okej. Okay. Ja zapiszę. No i zobaczmy jak pójdzie. Ja użyć po prostu moje ubranie. Okej. Okay. O, będzie o wiele, wiele więcej teraz rozstrzeleń. Chyba też czerwonych będzie teraz. Well, I'll be. Have you decided to turn knight errant? All jesting aside, here on a job. You in the tourney too? Am I? Ha! I shall square off against Rinfarn of Atre. I saw him just moments ago, a nervous wreck, stuffing his nose in fishtech, no less, as if that would aid his determination. Guessing that's against the rules. But who's to tell the Nifgardian what to do? Listen, Geralt, I've a tip for you. The timing of your marksmanship duel is such that you shall have the sun in your eyes. Makes no difference to me either way. Or will it give you any pleasure? Since, as it is, we must both wait, play me in a round of quint. Should you win, I shall swap with you. To me, a southerner, the sun is no hindrance. I pyta się, czy nie zagra z Gwinta. A chętnie. Never turn down a round of Gwent. Dobra. Sprawdzę, czy mam jakieś dodatkowe karty. Po tym, jak zrobiliśmy walkę z tamtym. Nie. Dobra, to zaczynamy. Zobaczmy, co ma. A, Skojatel. Tam nie będę się problemu. Oczywiście wyminie ten. Może być trochę ciężko. Mam dwie te. Wymieniłbym... Nie. O, może nawet być. Miejmy nadzieję, że nie trochę szczęścia teraz. O, talar jeszcze jeden, no. No jednak coś może przyjdzie. Okej. Okay. Talara. Jeszcze ta przyszła. Okej. Okay. Sam się uzimił, kretyn. Ja rzucę krowę. 14. Podam ci jeszcze tego. Ok, poddał się. Czekajcie, wiesz, chcę sprawdzić. Gdy zostanie usunięta z pola bitwy. Ja się zastanawiam wtedy. A jeżeli tak zrobię? Zostaje usunięta z pola bitwy. A nie, nie działa. No, szkoda, trochę zmarnowałem kartę. On ma 15, więc trzeba będzie użyć coś słabego. Mam dwa trebusze. 12, 17. A użyjemy Cyrille. Jest trochę smutno, ale... Użyję Jaskra. Wolę nie marnować innych kart. Okej, zobaczmy.
trochę ciężko. Pokaż mi co mamy. A nie, może być, bo dlatego, że będę mógł zrobić z Yennefer. Okej, no to nie poszło tak źle. Okej. Irwin. Triss Marigold. Nic mi nie zniszczy. Co? A, było. Dobra. Czas na pomoc. Kogo by tu użyć na kombo? Trebusze. Dobra. Użyjemy trebuszy. Milwa. Okej. Cyrilla. No, ładnie trzyma facet. Nie ma problemu. Zobaczymy co ma jako ostatnią kartę. Sam ses... A nie, spalił moją, dobra. No to już chyba wygrałem to. Dobra. Jestem ciekawy, czy teraz zostawię krowę, czy to, co mi, czy coś mi da jeszcze. Okej, okay. Nie. I congratulate you. We shall swap as agreed. We've passed the time rather nicely. Lady Vivian should appear forthwith. I'm off to face my first challenge. Good luck. No. Miejmy nadzieję, że dzięki temu, że wygraliśmy Vintat, nam po to pomoże. Ta Harrietta? Fair knights, I salute you. The honor and duty of tourney patron have fallen to me this year. Fight honorably, so that I may bestow upon one of your number the tourney's grand prize. You have sworn your vows. You have ready body and soul. The time has come to test them. No to zobaczmy. Mamy strzelać do czerwony. Behold Hom Ekispark of the Mechtian Royal Line. His name's quite the mouthful, a true challenge to rhyme. His targets to be hit centrally and true are the ones in blue. Against him new blood, a knight unknown till now. Sir Geralt of Rivia, give us a bow. The targets he must with his quarrels thread are red. Zobaczymy jak szybko. May the better man win. Zobaczymy, czy jak mi się to uda zrobić szybko. Jeżeli będzie tak jak wcześniej, nie powinno być żadnych problemów. Okej, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Kurde, zjadłem błędno. Like a lover closely grasping but one fair teat, Geralt's half strewn with joyous victory. Wygrałem. O jeden! Ale miałem fuksa. Szybki był. Sir Geralt of Rivia has trounced his foe, pounded him soundly, immersed him in woe. No, ze mną kusza? Your prize, sir. A crossbow adorned with your crest. I congratulate you. Thank you, my lady. Kusza Geralda z Rivii. Tak miło. My medallion's vibrating strongly. Can only mean one thing. Magic. The explanation is disappointing, I'm afraid. The fragrance I use, it's mixed by a sorceress. Coś mi się wydaje, że ona ma coś do ukrycia. Plus to an opponent such as you is a victory of its own. Accept my congratulations as well. Thanks. Patrz jak mam wygięte, będę mieć prosty łuk. Good work! In the interim I managed to determine which tent Lady Vivian occupies. Perhaps you could find a clue within it. You're right. Vivian's cursed in some way. Sensed it when she opened the tourney. In that case, we've no time to lose. Let us go. Dobra, no to
Zróbmy to od razu. Będziemy się bawić za bardzo. This is her tent. You must look inside. Search it. I shall hoot like an owl should someone approach. Okej, ja napieczkę was zostawię, bo muszę powiedzieć, czy dalej mikrofon nagrywa. Zaraz wracam. Dobrze, wszystko w porządku. No to idziemy dalej. Okay, sprawdźmy jej ten. O, znaki śladów. Claw marks, that's clear. Not sure what beast left them. Just that it's big. That is Duff's eyes within thy locks. Thy lips are like a thread of scarlet. Okej, to chodzi, że weźmiemy trochę kwiatków. Oriel feather. If you can keep a bird as a pet, no sign of it here. If sun salts, Ruxay tend to be fond of birds. Compresses. Nie mówcie mi, że będzie jeszcze Bruxa. Tuż czytaliśmy. Mamy jeszcze ten. Clothing sign of it here, if so. Seems Yen's not the only one with a fixed color scheme. O, jakieś ciastka dziwne. Someone approaches, quickly! You were supposed to hoot. We shall speak later. We must return to the tourney now. It's time for the second contest. Sirs, what seeks you in my lady's tent? Inspiration? Be gone from here. Ale świnia. Dobra, to my idziemy na teraz tor wyścigowy. Oczywiście zapiszę. No, gdzie jest moja płotka? Gdzie jest płotka? Nie ma płotki! Nie! Behold, gallant knights and ladies decorous. Gaze at the horse. A nie jest płotka, się martwiłem. Look upon chivalry's best and most storied. Come from far lands, here to seek glory. Hear now their names as I shout them aloud. Savor their titles, of their presence be proud. Palmerin the Baron of Longfall. Linus of Metina. Rainfarn of Atra. Horm Macaspark of Maked. Wygląda trochę dziwnie to. Of Troy. Guy de Boisfren, in service to the Duchess. Delwyn of Craigiau. Count Ty of Dondal. And say of Lyria and Rivia a prince. Geralt of Rivia. Ale co prezentowało. Reguard of Mount Gorgon, let out a roaring cheer. The faint fire of silence, tawny champion from last year. Today's winner of contests, his victory to secure, shall face Sir Gregoire in a challenge severe. Does ignorance demand a bard in deceit? Does someone need telling how tourneys proceed? Nie, nic nie. How dare you enter a tourney for nobly born knights? Your knighthood came through the grace of my mother, Meath, Queen of Lyria and Rivia, whom you treacherously deserted mere days later. Your presence here is an offense to my honor. To pan zniewaga cię po tonę. Offense to my eyes. If you're done, step aside, prince. The tourney's protector, the maid Vivian. Her beauty entrances both beasts and men. My heart's greetings, dear knights. May my grace guide you and show you the path of honor, valor, and glory. Accept my wishes of good fortune, sir, and devote all your strength to the tourney, and only it. The time has come for you, sir knight. Mount your steed, swift be your flight. Ladies and gentlemen of lineage illustrious, soon steeds shall swarm like ants most industrious. To beat time's passage, they'll ride like the gale. What a sight to behold, what a lark, what a tale! Before us, Geralt, from Rivia come, fast as the wind, bright as the sun! Dobra. A zrobimy sami, to świetnie, nie będzie problemu wtedy. A znowu. Hundred
Kurde! Przyciski twarde mi zaczęły mi szwangować. No zobaczmy, jak to będzie. Nie trafiłem! Cholera! Nie jest dobrze. Niech to, nie, brakowało jeszcze, żeby tego nie trafił, to gówno. Miałem trochę pecha. Cholerne klawisze, że musiałem się jeszcze zablokować teraz. O, teraz trafiłem, dobrze. Może zdążymy. Co się stało? Znowu! Mazie zablokuję ten drzwi. Znowu cholerne twarde klawisze! Zaczyna mnie to denerwować. Trafione. Okej. Mały włos. Dobra, skręcimy w tą stronę. Nie wiem, czy dobrze idę. O, trafiłem. Tak miło. Spudłowałem, kurde! Dobra, trafiłem. Nie trafione. Dobrze, mam dużo czasu. Okej. Udało się chyba. Kurde, mi się zaplątały mi kurde przyciski. A race of such style, such grace, such speed. To watch was a pleasure, a treat indeed. To honor our entrance, praise each fair knight. We shall feast from eve till dawn's first light. The finest of wine and food shall be served. If you've blood in your veins, come collect what's deserved. I congratulate you. Here, your prize. A saddle adorned with your crest. Many thanks. By the way, my maid saw a man with white hair sneak out of my tent. Would you know who it might have been? No idea. How juvenile. Ale zatwiła go. Congratulations on your win. In stellar style, no less. Ah, I no longer regret I was not able to participate. Almost. We must drink to this. Come with me to the feast. We shall await Vivian together. Lead the way. So, any thoughts on Vivian? Her beauty's striking. That is not what I ask. Still too early to say anything I'd be willing to stand behind. Found some clues. Got me wondering if your beloved Vivian's not a Bruxa. A Bruxa? You mean a vampiress? Not sure yet. We've still some time before Vivian arrives. Let us drink. No. A czemu nie? Nawet jeżeli nie powinien się nakać przed walką, ale dobry pomysł. Będzie ciekawiej nawet z alkoholem.
To Vivian. May you find the means to aid her. To Vivian. Ah, when I first laid eyes on her, I finally understood what all those poems and ballads were trying to say. Love's not poetry alone. Sometimes it's prose. Sometimes it's just plain ugly. You say that only because you do not know Vivian as I do. A life with her would be sweetness itself. Actually, you don't know her all that well either. Co to ma znaczyć? Her presence at this tourney is an affront to my honor. I demand satisfaction. A synem musiał walczyć. Head to the nearest brothel then. Coward. Mounted combat in the main arena. I challenge you. A nie ma problemów, czemu nie? Since you insist, I'm all yours. You shall bitterly regret deserting my mother's army once I'm done with you. Wkurwiające. May the blood I will spill wash away the stain of your cowardice. Czekajcie wieczkę, zanim ten... Na wieczkę. Dobra, dalej nagrywa. Zapraszam na razie tyle. Zawsze skanuj tę sekcję. Przepraszam, znowu gówniane twarde klawisze. No, co jest? Zaraz wracam, przepraszam was, ale klawisze twarde nie chcą mi działać, świeczkę. Twarde klawisze. Okej, no to... What now, you piece of filth? Jestem wkurwiony teraz przez te, nie tylko klawisze, ale też przez to gówno. Kurde, nie trafiłem go. Zaraz go odwalę z nerwów. Szczęście trochę trenowałem chodzenie tą konną w taki sposób, jako w tym. Tutaj trochę są problemy. W tym, ale damy sobie radę. Na szczęście. O, 2000 ładnie. Już prawie zdechłaś. Coś już prawie mój. O, ale poleciał do przodu. Żegnam pana. For reasons unknown except to them, the gods have chosen to punish me with defeat. But do not think your cowardice will be forgotten. Damn it. You still going on about that? Need to clear this up once and for all. Had to abandon your mother's camp back then because someone else needed my help, badly. Couldn't refuse them. Didn't want to, in fact. You mean to say you had a secret mission, set off to accomplish it, having vowed to tell no one of its nature, until you did? Something like that, minus the vow. And, I'd still rather not divulge the nature of my secret mission. Can you accept that as justification? In agreeing to duel, you proved yourself a true knight. Thus, I accept your word as that of a man of honor. Glad to hear it. Now I got work to do. No i żegnam. Teraz zapomniałem zmienić jego rękawic.
O, znowu ta. My heart swells to behold this beautiful celebration of valor and honor, and to witness you, who embody the chivalric virtues in your lives, strive for greatness. Yet, after a time of combat must come a time of peace and respite. Thus, I invite all who fought in the tourney to this feast held in your, and none other's, honor. And should any among you crave solitude, private tents await you nearby. The group melee shall take place on the morrow. Glory shall be within grasp for each and every one of you. The best among you shall have the honor to face our reigning champion, the famed Grégoire de Gourgon, victor of last year's tourney. Mi pokazuje specjalnie dupę. Celebrate, make merry, revel as you will, yet be mindful of the trial that awaits you tomorrow. Ona idzie. Follow her. We shall meet in your tent before your last contest. You must help her. Dobra, zapisujemy szybciutko. Zaraz zobaczymy, czy mikrofon dobrze działa. Sekundeczkę. Okej, wszystko w porządku. Nadal nagrywa. No to idziemy dalej szukać naszą tą. Troszeczkę wezmę bardziej światła, bo nie widzę nic. O, czekajcie. Standing F. No i idziemy do jej namiotu. Może będzie ją teraz znaleźć. Trzeba będzie znaleźć jakieś ślady. Strange. Was sure I'd find her here. Vanished. Melted into thin air. And that bird. She a Bruxa? Ten ptak? Flew off. Worth going after. Trzeba szybko za nim iść. Udę. Looks like the bird's leading me somewhere. Oby mi nie zwiał. Idzie w tamtą stronę. Pobiegnę szybciej, bo... Okej, tam idzie. Okej, tu jesteś. Dokąd mnie ten ptaszek ciągnie? Czekajcie! O, patrzcie, teraz mam teraz słabsza. Tak, ucina mi punkty życia. Ach, źle trafiłem. Ja bym liczył, jak dobry jest ten miecz. Nie sądziłem, że będzie aż taki level. Okej, zapisujemy. Nadal się zdziwiłem. Wiedziałem, że aż tak działa. No, trochę zabiera punktów życia. To prawie jest 10-20%. Ale są efekty. Tam się kieruje. Szybciej pobiegnę. Będzie chyba znowu jakaś pantera. Nawet się ją skopię. Nie, żeby mi 25 punktów życia za każdy atak. No, troszeczkę to nie jest zbyt miłe, ale... Taki miecz może być naprawdę przydatny. Na przykład w takim... najgorszym momencie, jak nazwijmy. Jeszcze jedna pantera. O, i poszło. Dobra. O, mi się jeszcze pancerz się psuje. Czekajcie sekundę. Dobre rzeczy, okej. Okay. No to idziemy dalej. FK. Oczywiście zapisujemy dalej. O, tu jest ptaszek. A, patrzcie, na mnie po prostu poczekał. Ale mi jest z jego strony. Jednak użyję jedną z jaskółek. Się rozwygerujemy. A, tam poleciał. Ja patrzyłem na zające. W tym. No! Nie! Jeszcze spadłem. Jasne.
Pace, nie kazałem ci spadać. Okej, no to my idziemy w taki sposób. Tu będzie jeszcze jedna pewnie pandera. Te buty mi się trochę nie podobają, mi się dźwięk. To może to robi. Tak. Dobra, ja zmienię po prostu na moje temerskie. Uff, spadłem, okej. Mamy nowy znacznik. No nie musisz aż dużo przechodzić. Gdzie ten ciągnie mnie ten ptak? Jakieś tu góry. Okej. No to zobaczmy. Co tak prawdziwie ukrywa? O. Co to ma być? Driada? Harpia! Co się to wydaje? Witcher. No, ja właśnie. Vivian. Counted on me getting lost. I did. I thought you no different from the knights. Good at tourneys, hopeless in the face of true danger. I was mistaken. So you're not actually a Bruxa. A what? Suspicion I had that you might be a vampire. Certain details seemed to confirm it. Then I changed my mind. Anyway, unimportant. Here you come to this clearing often. This is where it all began. And as I was not able to evade you, save myself from you, then I want it done here. In this very spot, with no witnesses. Want what done? Why, you are a witcher. You were hired to kill me, were you not? Then do so, now. And do it quickly, I beg you. I shan't resist. Witchers only hunt monsters. And even then, not all. You're no monster. Then what am I to your eyes? Przeklętą. Most likely you've been cursed. Don't know who by or why yet, but hope to find that out soon. If you've no contract on my life, why take an interest at all? Did Guillaume put you up to it? Is that why? He wanted to help you. Asked me to do him a favor. Frankly, if I can do something for you, I'll do it, willingly. Why should I trust you? Because the Duchess trusts me. Because I'm a freak, too. Those cases like yours are my bread and butter. Take your pick. You shall not turn on me. Use what I say against me. You shall not tell anyone. Przegam na czaple. I will be discreet. I swear this on the Heron. You mock me. No, it's just... You want reassurances. Too many. If you want my help, you've got to trust me. Won't peep a word to anyone, unless I decide someone needs to be let in on your secret. So be it. I shall tell you what my mama once told me. When she was with child, expecting me, she and my father spent much time together near the wood, here in this clearing. Mama loved to listen to the orioles sing. She would stroke her belly and say, my daughter should be as beautiful as that bird. Such is my wish. But a creature dwelt in the wood who envied my parents their happiness. One day it appeared before them to say the whole wood belonged to it, and they had dared to delight in something that was not theirs. It demanded payment. And when my parents said that they had nothing, he claimed their unborn daughter as its own. Co potem? What happened after that? Nothing at first. I came into the world a perfectly normal child, and my parents forgot that day's events. But 15 summers into my life, the curse began to show. Initially only when the moon was full. But now it's advanced so that even in daytime I must use magic ointment to mask its symptoms, to look normal. Thus I thought someone had discovered my secret, then hired you to kill me. In fact, I was resigned to death in coming here. Perhaps death would be preferable to my complete and permanent transformation.
for I fear that is what lies in store. No to spróbujmy odmienić się. The curse. It could be reversible. Once ran into a baron transformed into a cormorant, ostensibly for good. Managed to cure him completely. And you truly think you could do something like this for me? Can't guarantee a thing. Tough case yours. You were cursed before birth. That alone complicates things. Also, you claim the curse is increasing its hold. Symptoms are progressing. Could try transferring the curse onto someone else. What? Out of the question. I shall not allow it to ruin an innocent life. Is this the only method you know? Only one that's completely safe. So there is another. Ale też jest inny. All right, there is another. Ancient ritual. We'd need an Oriole egg. Should release the curse's grip permanently. Gotta warn you though, could have serious consequences. Consequences? What kind? Curse was cast before you came into this world. Ritual that involved transferring it to an as yet unhatched chick. You'd be free. Thing is, you could be left with the average lifespan of an Oriole. 7 years. I understand. Alas, every rose has its thorn, and there are no happy endings. Yet truth be told, I never thought I would get one. I came here prepared to die, yet you wish to give me 7 years of life. Real life, free life. This is no dilemma. I agree, wholeheartedly. I see why. I understand. Don't have to decide just yet. Think it through. I will. They must miss me at the Tawny Grounds by now. Shall we? Return. Wróćmy. Let's. But are you gonna... Yes. I cannot appear there all in feathers. Pardon me for a moment. A jak ładnie się dopiją. You can change it, Will? No, but I discovered the water of this pool helps. Its effects are brief, but I can always be sure of them. Interesting. Did you learn anything? Yeah. Then speak, man. Can you not see I'm out of my mind with worry? What ails her? She asked me not to talk about it. But I want only the best for her. Perhaps I shall be able to help or, I don't know, console her at the least. Lepiej, żebyśmy jej nic nie powiedzieli chwilowo. Vivian gave me the details of her situation, but she did so in confidence. Promised I wouldn't tell anyone. But I'm not just anyone. Why, I would do anything for her. I was the one to ask you to help her. You cannot shut me out now. I'm sorry. Look, in time Vivian will come to understand what she owes you. I'm sure of it. But until then, you gotta understand the whole world doesn't revolve around you. How dare you lecture me? This is not the aid I sought. And to think I gave up my spot in the tourney to you. I regret it now. Do you even intend to compete to the end? Kurwiąc ten facet. Or now that you've bound Vivian to your terms, you no longer see the need? Nie zaczynamy oczywiście. I don't back out of anything. I'll take part in the last skirmish. Besides, Vivian will be busy till attorney's end. Indeed. In that case, you must meet the other knights of your team. They await near the arena's entrance, by the training ground. Got it. Thanks. Patrz, jak się od razu uspokoił. Najpierw tak się dokucza jako w tym, a teraz tak nagle uspokoił się. Dobra, z kim będziemy iść do walki? I know now the two teams' rosters.
I shall be captain of ours. That means you shall do as I say for the duration of the fight. Is this clear? Palmer and Alonso will lead the opposing team. With this skirmish, we commemorate the Battle of Fox Hollow of 1218, when a handful of southern outlaws led by Hallar the Brown attacked Tucson only to be driven off by brave knights, thus setting a precedent. Since that day, knights errant have guarded the duchy's borders. Palmerin drew the short straw, so his team shall play the barbarian Hallar's men. Any questions? None. I doubt you will do us any good. You know nothing of knightly combat as a witcher. Try at least to stay out of our way. Not a shit. It is time, gentlemen. Take your weapons and proceed to the arena. A, gdzie mieć tylko stalowe? No może nawet lepiej. I tak potniemy ich na kawałki, jak zdążycie. A cheer for the knights, the latest, the lords. For our next entertainment, the team shall cross swords. Two rifle crews, two coteries shall fight full tilt till one drops to its knees. Whose virtue ignores or lance blows unclean shall forever be branded as shameful, obscene. While the knights prepare, let me say I'm elated to behold such a crowd on edge, breath bated. Whoever here wins, the past champion shall face. All others must leave, heads bowed in disgrace. Dobra. Let us begin! Count Rissaracus! Blood, sweat and tears shall soon follow in buckets. Zobaczmy, czy mi się uda. Come on! Okej, jeden. Okej, poleciał. Będę popce. Trzech na trzech. Jest! Drugi. Przejęlowałem miecza. Jest! Wygraliśmy! Yeah! Udało się. The world's never seen a fight quite so glorious. For showing such verve, each knight was victorious. Yet in tourneys as in life, but one champion may reign. Today, he is the one. Praised be his name. He felt a whole host slew the most. To Geralt of Rivia, who the strength of lions boasts. He sailed through all trials. Each test he passed with ease. But now awaits the last. Will it bring him to his knees? For Gregoire de Gorgon, who on this ground last won, shall spar him for the title, and the day is done. To the tired Tremender, we salute your endeavors. Return to your wives, your loves, your whomevers. A nie było aż tak ciężko, ale troszeczkę trzeba być zręczności z nim. Nimi. Ale co będzie z tym ostatnim, zastanawiam się. It is time. Step into the arena. Should you suffer grievous harm during combat, have you any last wishes, any missives you wish passed to your loved ones? A co, zresztą bierze się zdech? Thanks, I'm fine. The Witcher of Rivia, Geralt his name, though aged be his visage, do not disdain. His locks true are white, but he was born to fight. Now entering the grounds, a titan of infamy, Gregoire de Gorgon, victor of last year's tourney. I wish both combatants good fortune and fame. Okej. Okay. Zobaczę, czy mogę stać zaklęć.
No jak zawsze, nie. No dobra. Słaby jest. Kurde, za szybko powiedziałem. Po co? Nie mogę sobie zaklęć, dobra. Ale dostał. LOL! Ale mu trik zrobiłem. I stąd kill. This year's champion! A sight to behold! He defeated Gregoire de Gorgon! Hail Geralt, herald! As patron of this grand tourney, I have the honor to decorate our grand champion! His vow he made upon the harem! Doubtless the gravity of his knightly pledge upon the noble vow carried him to this splendid victory. He showed great courage, great strength, great composure. He fought nobly with honor and thus rightfully deserves the title of this year's champion of the arena. I need to talk to you. Not now. We shall meet later in my tent. I've duties to attend to, as do you. Miecz Geralda z Rivii. Ale pięknie, kurde. Mam nadzieję, że też jak zdobędę... Jak się nazywa? Po uniwersytecie też będę tak miał. Greetings, my lady. Have you decided? I have. I stand by all I have said. I wish to endanger no one and thus choose the method involving an egg. If it's to be the egg of an oriole, I know where to find one. There is a nest in my clearing. Might you explain the nature of the ritual? Its exact course? Sure, but seems your tent's grown ears. Show yourself, Guillaume. I can hear you breathing, and I know damn well it's you. Why are you here, sir? This is a private audience. Geralt, what is the meaning of this? Is this some scheme you've hatched unbeknownst to me? Czego nie knuje? Czy ma dobre intencje? Ja powiedzmy dobre intencje. Guillaume's no foe. Though there's little honor in meddling, he meant well, means well. You guessed correctly. He was the one to hire me, but only because he wanted to help you. My lady, I live to serve you. Whatsoever you require, you need but beckon. I am yours to command. Are you quite finished? Is that all you wish to say? I suppose so. So you shall do what I command, sir. Very well then. Listen carefully. Leave this tent. Turn towards the duchy's northern marches and run. Run until the tourney grounds are no longer within sight. Return only once you've cooled off. Then leave me be forevermore. Understood? My lady, but your troubles. I only wish the Witcher see... Out now! Lol. Ale go wypędziła na zbity ryj. You assured me I could trust you. Tak było. Absolutely sure you did the right thing? Not too hasty rejecting his help? Can't conduct the ritual using your reflection without him. Needed someone who'd willingly assume the curse in your stead. And you thought I would agree to this? No, Geralt!
When we spoke in the meadow, you told me of a ritual which required no less than knights to aid us. This is the method I wish to pursue. Okay, musimy znaleźć rzeczy. We need to find an egg, preferably an Oriole's. Ritual itself isn't complicated, but like I said before, there'll be a side effect. Still sure you want to go through with it? Yes. I saw a nest in the clearing where we spoke. But before we go, tell me, what will become of the chick? We'll have to break the egg. Like you said, not everyone gets a happy ending. And for a dream to come true, there must be sacrifices. Very well. Let us go. Ukryta pola na północ. This is the place. Okej, zapiszemy, bo bardzo ładnie szło nam. Mieliśmy trochę fuksa z tym i tym. Zobaczmy, gdzie trzeba dojść z nią. Oh no! The panther's got to the nest! O kurde. Kurde, ale dostałem. Czytam, gówniana ta pantera nie dopadła. Jeszcze nie miałem punktów życia, jeszcze mam uszkodzoną tą zbroję. Też komplikuje sprawę. Drugie podejście, zobaczmy czy teraz mi normalnie wyjdzie, w tym czasie się uleczę. I oczywiście rzucę zaklęcie tym razem. A jako dlaczego? Zapomniałem włożyć broni. Pokaż mi ją. Coś do przebicia, premia. Nie, zostawię sobie to co mam. Ofirska, czekaj, 300, 200. A nawet lepsze od mojej. Nawet jeżeli ja wolę wziąć same uniki, ta. Żegnam. Nie mam patera. Eggs fell on a moss patch. They're fine, except for one. It's cracked. Will it do? Think so. Now what must I do? To concentrate now. Repeat after me. Muna gan draw. Muna finerat. 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 Ale polecieli. Udało się! Yeah! Wyleczyło ją? Bo tak widać po takim kącie, że tak. Zobaczmy. Damn it. Geralt! Look! Look! Oh god! I shall be able to attend balls! I shall travel to Oxenford! To Novigrad even! Thank you, Witcher! Gotta thank Guillaume. He's the one hired me to help you. Yes. I'm grateful to him as well, immensely. Will you tell him so for me? Ona to zrobić sama, właśnie to zrobić razem. You should tell him yourself, don't you think? Perhaps I should. But I would prefer not to. Convey my gratitude to him in my stead. Please, be so kind. No dobra.
Sure, I'll tell him. Farewell, Vivian. No dobrze panowie, tak jak widzieliście, udało nam się odczarować Vivian, a ja myślę, że na razie ten odcinek po prostu zakończymy tutaj. Ja dziękuję państwu za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapki w górę, jeżeli nie łapki w dół, oczywiście komentujcie, gdyż to mnie bardziej popiera, żeby po prostu robić następne filmy po prostu z naszego przyjaciela Geralta z Rivii. No i życzę wam dobrego popołudnia. Siemanko!